Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej draftologii na moim kanale. Dzisiaj to jest nasz skład, tu widzicie nasz skład po waszej lewej stronie, o ile się nie mylę, albo prawej, no kurczę, ciężko mi się operować tutaj, ale na ekranie widzicie, brakuje nam lewego, jednego środkowego obrońcy. Tak, zmieniłem formację troszeczkę, okazało się, że mamy idealnych zawodników do formacji 3-5-2 w BPL, a trafić środkowego obrońcy z BPL nie jest na pewno tak ciężko jak prawego obrońcy, więc damy sobie szansę właśnie w tej formacji. Dzisiaj noszę moją koszulkę, mój uniform normalnie piłkarski, także miejmy nadzieję, że przyniesie mi to szczęście, wygram draft, a następnie trafię środkowego obrońcę. Także nie przedłużajmy do draftu, bo jest parę nowych fajnych kart. Moi drodzy, jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć całkiem fajną wiadomość. Dzisiaj na Hitboxie o 19 zostałem poproszony przez MSI-a oraz przez Red Bulla, żebym komentował spotkanie Rocket League między dwoma akademikami we Wrocławiu. Jest to taki event, który tam na miejscu się odbywa. Ja też tam będę i stamtąd będę streamował i komentował właśnie dla was tę rozgrywkę. Będzie 8 drużyn przeciwko sobie, no i oni będą rywalizowali o nagrody. Także jeżeli nudzi wam się, dawno nie widzieliście Rocket League i chcielibyście posłuchać mojego komentarza, to serdecznie was tam zapraszam. A teraz do draftu. Okej, jak zawsze zaczynamy od formacji i tutaj mamy 4-5-1, 4-3-1, 2-4-4-1 i 4-3-3 ofensywnie i to jest formacja, którą ja wybiorę. No dobra, jakiego mamy tutaj kapitana? Ronaldo, oczywiście nam się wyświetla. Słuchajcie, żeby nie było, to nie jest tak, że ja tylko chcę wybierać składy z BBVA. Jednak w tej serii liczy się to, żeby wygrywać. Ronaldo trafia mi już po raz enty, ale tutaj tak naprawdę nawet Messiego nie ma, żebym mógł wybrać. Tylko no, karty są dobre, ale przeciętne. Znaczy pod względem kapitana, tak? Więc Ronaldo wybiorę, a jak dalej pójdzie, no to zobaczymy. To może zacznijmy teraz od prawego skrzydła, kogo tutaj dostaniemy. Może będą jakieś ciekawe opcje. No i mamy na przykład Vele, którego tutaj do składu by mi pasowało, ale tak nie zrobię, bo byście byli źli, więc Hulka wybiorę, bo słyszałem, że jest dobry, chociaż mi osobiście na początku się nim dobrze nie grało. No i troszeczkę tam sprawa się tutaj komplikuje. Wow. I tak zrobię, moi drodzy. Ronaldo z Suarezem, ponieważ liczę, że na SPO będzie ktoś właśnie z Barcelony. Dobra, to tutaj niech będzie James Rodriguez. No to zobaczmy tutaj, może będę miał kogoś z Zenitu, żeby połączyć. Mamy Rakitica, który dałby pełne zgranie. O Boże. Dobra, zaraz wam powiem, co wymyśliłem. Rakitica tam wziąłem. Teraz Gundogan, Pjanic. Oczywiście żaden mi tutaj nie pasuje. Wezmę Gundogana, bo wydaje się najlepszą tutaj opcją. No ale co będzie dalej, nie wiem. Natomiast tutaj zrobimy tak, a tutaj zrobimy tak. Dzięki czemu mamy już, to prawda, pozycje średnio pasują. No ale Rakitic świetnie sobie wszędzie radzi, nieważne czy jest on na środkowym pomocniku, czy defensywnym, czy na SPO. On jest wszędzie dobry. No ale jak widzicie, znowu kształtuje nam się skład BBVA i tutaj nie mogę nic na to poradzić. Na lewej obronie wybierzemy sobie Tremulinę. Na środkowej obronie wybierzemy sobie... Niech będzie Bartra, a tutaj spróbujemy zrobić troszeczkę inny... Co? Stronę? Chyba tak będzie dobrze, jak powiem. Mamy Piszczka i to nie jest złe. Mistrzu Piszczu, idealnie nam się połączy tutaj z Gundoganem. Może jakiś obrońca z Niemiec? Sokratis! Genialnie, genialnie. No i teraz na bramce przydałby się Weidenfeller, aczkolwiek na niego nie liczę i dobrze, że na niego nie liczyłem. Niemniej jednak, kogo my tu mamy? Mamy Tono, niech będzie Tono. I tak wygląda nasza pierwsza jedenastka. Mamy już 100 zgrania, więc jest dobrze. Jedynie ten prawy skrzydłowy mi tam średnio pasuje. No ale na razie nie trafiliśmy nikogo lepszego. Więc zobaczmy, może teraz bramkarza jakiegoś z... Bauman. Douglas Costa i to jest na pewno mój wybór. Chociaż chciałbym tu mieć jeszcze Gycę. Byłoby to wtedy łatwiej połączyć. Jednak Douglas Costa zdecydowanie przynajmniej będzie miał tutaj świetną ilość zgrania. Jak widzicie, ma teraz 6 zgrania, to wystarczy. Jakbym jeszcze trafił chociaż jednego zawodnika z Bayernu, no byłoby już mega. Dobra, zobaczmy. Ostatnie tutaj tak naprawdę szukanie do draftu, ale też nie ma nikogo. Także zostaniemy przy tym składzie. Wygląda on naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Suarez, nie grałem nim jeszcze, będę miał pierwszy raz tą przyjemność, więc zobaczymy, jak się spisze. Ocena składu 184, czyli bardzo normalnie. No i dalej. Okej, mamy pierwszego przeciwnika i ma też bardzo, bardzo dobry skład. Tutaj BBVA też mu się kształtowało. Bale'a widzę, Neymara, Ronaldo, Rakitica, Isco, wow. Więc też będzie bardzo ciężko, na pewno. Wow, ależ obrona, teraz Ronaldo próbował strzelać. No i nasz bramkarz popisał się Tono wręcz idealnie.
No, Suarez, Luis Suarez, to jest 1-0 w 6 minucie. Ależ się tam uwolnił Urugwajczyk, no i daje nam prowadzenie na samym początku tego spotkania, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj nie dał się powalić przez obrońcę, no i bramkarz nie miał najmniejszych szans kontra właśnie nasz Luis Suarez. Teraz dużo szczęścia, słupek naszego przeciwnika. Ronaldo, Sokratis gra dzisiaj jak z nut, dopiero 30... O kurde, błąd, błąd. Jest! O, ale teraz mieliś Tono po raz... Sokratis i Tono. Teraz złe wybicie bramkarza, ale to jest wina chyba bardziej gry niż samego bramkarza. Niemniej jednak grają wyśmienicie. Sokratis, jestem mega zaskoczony, jak wszystko czyści. No nie, to nie jest gol, to jest Tono. Co on wyprawia na tej bramce? Ronaldo, zapomniałem w ogóle, że mam Ronaldo w składzie. Taki jakiś mało widoczny dzisiaj. No ale Ronaldo wiele nie potrzeba. Ronaldo. Ronaldo. Panie sędzio. No właśnie, kurczę, został popchnięty najwidoczniej. Tak, tak mi się przynajmniej wydawało. No, tak czy inaczej, Ronaldo ma szansę teraz. O. To są te karne w FIFA dzisiaj. Nieważne. Luis Suarez, kto ma lepsze? Suarez czy... No, niech będzie Suarez. Może strzeli bramkę jakąś w debiucie czy coś. Luis Suarez, mocne uderzenie. 45 minuta, 2-0. A, on już strzelił bramkę. Ajajaj. Ronaldo. Ronaldo, uderzenie, poprzeczka nas tym razem ratuje. Popatrzcie na tą piłkę. Douglas Costa, zauważyłem go, ale czy ma on na tyle siły, żeby to jeszcze coś zrobić? Douglas Costa. Douglas Costa, jeszcze jedna, jest bramka. 3-0, no powiem szczerze, nasz przeciwnik ma strasznego pecha w tym meczu i na jego miejscu byłbym bardzo zły, bo miał słupki, miał poprzeczki, no a ja na przykład coś takiego, więc no ale cóż, taka jest piłka. Luis Suarez jeszcze prowadzi tą piłkę. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Nie wiem jak, nie wiem jak, nie pytajcie mnie. 4-0. 4-1, jeszcze Royce pakuje piłkę do siatki w 86 minucie. No! Gdzie tam jest faul? Przecież odebrałem mu piłkę. 89 minuta, no Ronaldo ma szansę. Ronaldo, ależ bomba. 4-2, no nadrabia. To mu się należą te bramki tak naprawdę. Że ten wynik 4-0 był bardzo niesprawiedliwy, więc co mnie, nie mam pretensji. No i tak oto kończy to spotkanie wynikiem 4-2. No i przechodzimy dalej do kolejnego meczu w drafcie. No i naszym kolejnym przeciwnikiem jest skład BBVA, troszeczkę tutaj widzę Bundesligi, troszeczkę BPL. Ronaldo, oj, i to jest bramka na 1-0. No Ronaldo nie do powstrzymania, a Aubameyang wykończył to. No cóż, przegrywamy. Zrobię taką jedną małą zmianę, taką próbę, czy James Rodriguez był zupełnie niewidoczny w tamtym meczu, będzie lepiej się spisywał, jeżeli zamienimy go miejscami z Rakiticzem. Suarez, ale Czech teraz to obronił. Douglas, Douglas, tu jest Luis. Co, Luis Suarez? Jakim cudem to przeszło? Myślałem, że mój obrońca Toma, nie wiem kto tam walczył. Fuck, 2-0, Aubameyang strzelcą kolejnej bramki. No i nie wygląda to za ciekawie. Nie, nie, nie! No Petr Čech wszystko mu broni, naprawdę. Rzut karny, no tym razem dla mnie Douglas Costa został sfaulowany w polu karnym. No jest szansa na tego honorowego gola, tym razem powiedzmy, że uderzy Ronaldo. Wcześniej Suarez, teraz Ronaldo niech będzie. Ronaldo, no i bramka jest, ale czy 20 minut nam wystarczy, żeby wyrównać? I... Jak on to obronił? Nie wierzę w to. Dzisiaj Petr Čech po prostu robi dla niego rzeczy niesamowite, przysięgam. Ronaldo, Luis Suarez, nie! Nie! Petr Čech! Aha, no i już trzymamy piłkę przy rogu. Dobra.
No i teraz, super. 3 do 2 w 90 minucie, super. Super, teraz nie obronił akurat. Dawaj, Tremolina. Tremolina, Luis Suarez. Luis Suarez, nie? Jeszcze raz. Luis Suarez, nie! Znowu Petr Čech to obronił. Nie, co za podanie, nie wierzę w to podanie, nie, to, co to za podanie było, nie. Uwierzcie mi, postaram się najlepszej, albo nawet chyba wszystkie interwencje Čecha wam pokazać, bo dla mnie to jest niewiarygodne, co ten bramkarz wyprawiał na tej bramce. To miałem 11 strzałów, 2 gole strzelone, mój przeciwnik, oczywiście chodzi mi o celne, 5 strzałów, 3 strzelone. Może to jest to za ten poprzedni mecz, że, znaczy ja tam miałem więcej strzałów, ale powiedzmy, że on miał te poprzeczki i słupki. Nie wiem, dostajemy za to 3 złote paczki, no może w tych 3 złotych paczkach będzie jakiś ciekawy zawodnik, tak? Wystarczy nam środkowy obrońca, albo nawet prawy obrońca z BPL i jesteśmy w domu. Jest środkowy obrońca, ale absolutnie nie z BPL. Dobra, druga złota paczka. Teraz, co się wydarzy? Hi, dems, ale czekajcie. Super. No i ostatnia złota paczka na dzisiaj. Okej. Dobra, tak. Jakby wam to powiedzieć? Jakimś cudem nie zauważyłem jednego środkowego obrońcy, ponieważ był on na ławce rezerwowych. A ja wcześniej, jak ustawiałem ten skład, korzystałem z Wyszukaj w klubie. I nie zauważyłem, że że zawodnik środkowo obrońca z West Bromwich Albion, co prawda ma Crawley, 42 tempa, 42 tam różnych statystyk, jest na ławce, przez co nie wiedziałem, ale już nawet w tamtym odcinku mogłem zakończyć tą draftologię. Jednak, moi drodzy, pomimo tego, że paczki nam się nie trafiły, zauważyłem to, bo powiedziałem sobie, nie, muszę ten skład zrobić i okazuje się, że jest. Udało się. Mamy 100% zgrania i każdy zawodnik na 9. I pomimo tego, że przegraliśmy draft, pomimo tego, że nie trafiliśmy nikogo w parce tak naprawdę, skład ukończony. A więc zagrałem 10 draftów, taka ładna liczba odcinków, taki jubileusz, mógłbym nawet powiedzieć, że w 10 udało mi się to ukończyć i zrobić to, co sobie założyłem, czyli mieć skład powyżej oceny 78 oraz 100% zgrania i każdy zawodnik na co najmniej 9 i to jest, każdy ma 10. Natomiast zadajcie sobie pytanie, czy te 10 draftów mi się opłaciło? Zobaczcie, moim najlepszym zawodnikiem z paczek był Glik. No nie najlepiej. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za te 10 odcinków. No i dajcie mi znać, czy chcecie sezon drugi draftologii. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście napiszcie swoje wyzwania, cele, które mógłbym sobie umieścić jako właśnie te, które muszę spełnić w draftologii. Wcześniej, tak jak mówiłem, było 100% zgrania, 78 co najmniej oceny i 9 zgrania każdy z zawodników. A teraz daję wam wybór. Poczytam, najlepsze może wybiorę i umieszczę w drugim sezonie, o ile oczywiście będziecie go chcieli. Więc dziękuję wam bardzo za te 10 odcinków pierwszego sezonu draftologii i mam nadzieję, widzimy się już za niedługo w kolejnym sezonie. Na razie!